Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Pajajo oraz... Kavirion, siemaneczko. I w dzisiejszym odcinku odwiedzimy sobie Crystal Lake i będziemy szli wzdłuż... w dół... tutaj tego jeziorka, w stronę Cottonwood Bend. Aż do Clearview. Aż do Clearview, tak. Tak więc... nie marnujmy czasu i... idźmy. Ty bierzesz... chyba bierzesz obydwóch. Pewnie wszystkich biorę. Wytyczy! Co to miało być? Nie wiem. Jak skręcił? Wkurza mnie to. No mnie też to wkurza. No. Już chce się zamachnąć, on nagle... Nope! Idzie do ciebie. A to nie ma sensu, przecież zombie nie myśli, no to... No, po prostu biegnie gdziekolwiek, tak? No jakim cudem zawsze flankuje. To tak jakby każdy zombie był, nie wiem... Ale coś czuję, że zaraz będzie jakiś hotfix, bo, no nie wiem, animacje no kuleją. Zabijając zombie jakoś tak dziwnie pokracznie się kładzie, niektórzy robią moonwalk do przodu. No bo wiesz, oni tak trochę za bardzo chcą to, moim zdaniem, zrobić nie wiadomo jak super. Tak naprawdę zombie jest przeszkodą, znaczy jest po prostu przeszkodą, przez którą po prostu torujesz sobie drogę, tak? No. A tutaj chcą zrobić z niego naprawdę jakiegoś groźnego przeciwnika pokroju zombie z Left 4 Dead, tak? Czy tam już Resident Evil były groźniejsze tak naprawdę. Czy to jest kościół? Yep. Nie, to jest... To jest kościół, tu zawsze coś jest. A. Przynajmniej przed patchem zawsze było. Bo ja tylko ten ze Smallville kojarzę kościół, nie? Tutaj w sumie niedaleko, chyba raz się tylko zespawniłem. Ty popatrz przez noktowizor i popatrz w dal, jaki rozpikselowany. Ty też tak masz? No, to jest straszne. Szczególnie, że ja mam na niskich detalach wszystko. Ja też na niskich, teraz nagrywam to. No ja po prostu już wiesz, nie chcę nawet mi się zmieniać. Ustawiłem tylko tak, żeby była jak najpłynniejsza gra, bo w takiej grze jednak no wszelkie zgryzy w klatkach sprawią tylko, że... Mozin, jak chcesz, to sobie weź. Mozin, dobra, to w sumie wezmę, będę miał lepszą pukawę. Kusza, tyle wygrać. Czemu, nie bierzesz? Wytyfy. O, dwa naboje, Boże, czuję się taki szczęśliwy. Zombie leci. No właśnie słyszę. Czekaj, co tutaj... Młotek tam miałeś. Jeden, dwa młotki są. Dobra, to tam w sumie tak samo będzie z metalbatem jak z młotkiem. Gdzie ta pinda? Ona gdzieś się zacięła, albo to biegnie. Ty nie jesteś, już chciałem się chapnąć, myślałem, że zombie. Ona chyba wlazła do domu, no. I się tam zacięła. Bo ej lol, przecież to były zawsze te meble. Dobra, chodź do mnie pisto. Ej, nie mów tak do zombiaczki. Mini Saints, lolciu, nic tu nie ma. Właśnie się martwię, że teraz zrobi z tego miejsca jakąś totalną lipę. O, pusty pokój na samym końcu. Zupa. Sims legit. O, kolejny Mozin, wytyfę. O kurde, już trzy mamy. Rozładuję go. No, amunicję zawsze się przyda. Dwie pestki, zawsze coś. No to już masz cztery. No. Czekaj, a tutaj się amunicja... Zupa, tak samo. Czy w tej grze amunicja w Mozinie się stakuje, że jak przeładuję, to będę miał cztery, czy... A nie wiem, musiałbyś sprawdzić. No właśnie boję się, że tak na przykład będzie jak, nie wiem, w pierwszych Call of Duty, nie? Że jak przeładowujesz, to reszta magazynku idzie się kochać. Boże... Kolejny baseball. Och... Bierz ostatni domek. Okej. Ja już zobaczę pocztę. Chociaż na poczcie zawsze gówno jest. No, to fakt, zazwyczaj są tylko te kapsuły i woda, albo jakieś tam batony. Już widzę jedną kapsułę, drugą. Zostawmy tutaj, napiszmy, tu byliśmy. Polska Power, wytyfy coś trzecia, tam. Trzecia kapsuła. O Jezu, zombie. Wytyfy rzeczywiście robi moonwalka. Instant oatmeal. Leci jakiś zombie do mnie? Nie. To do mnie pewnie słyszałeś go stąd aż. Pewnie. To napiszę. Pajo tu był. I teraz jakoś ten. Jeszcze tak analfabetycznie. Polska pofer. Polska. Coś do ciebie może iść. Bo słyszę zombie. Pofer, YOLO. Okej, okay. Dobra, to do mnie idzie. Nie już strasz mnie. Wytyfy. Wiesz co zrobiło zombie? Nie wiedziało, czy iść do przodu, czy do tyłu i tak się co chwila o 180 stopni obracało. Strasznie zbugowane są.
No. Oj, to jest do poprawy to. To sztuczna inteligencja. No i to... Naprawdę mocno. Woda. To ale dużo rzeczy jest, kurde. Jeżeli chodzi o ilość lutu, to rzeczywiście, ale o jakość to już... No tak, 9 mm jakiś znalazłem, ten magazynek to wziąłem. Zawsze magazynek, nie? Mój czy twój? Mój. Oto jest pytanie. Dobra, twój. O, patrz, ten kolega chyba bardzo lubi to auto. Tak. Ach, on jest hełm jest. Strażaka czy normalny, bo nie widzę. A to widzę, jest ten, ten skaczący ziomek? Nie mam pojęcia. The fuck? On robi dziecko temu samochodowi. Zostaw go, nie przeszkadzajmy, nie przeszkadzajmy mu. On lubi to auto. Das auto. Ale te zombie to kurwiają teraz. Normalnie twórcom to wyśli. No. Genialne. Tak, GZ. Great zombie AI. No. I love this. Check this out. Zombie. Come here. My zastanawiam się, jaką bekę musieli mieć ludzie, którzy podkładali głosy do tych zombie. No. Tak samo wyobrażasz sobie, jak są różne potwory, nie? Jakieś tam, co tak jakoś się tam wyjął czy coś, i to ludzie musieli podkładać. Da fuck, zombie ode mnie ucieka. Zostaw mnie! Emo zombie. O, idą. Dobra, jeden do mnie idzie. Dobra. He's down, co za down. Oh my god. Dobra, przeładuję i zobaczymy, co z Mozinem będzie. Chyba... Tak, właśnie straciłem magazynek. Nie, spadł ci. Gdzie? Tu jest. O lol. Dobra. Czyli nie jest źle. Coś jest w miarę okej. Fureczka, okej. Napoiłem się. Dobra. Czy na tym molo coś jest tam, czy nie? Nie wiem, ty zombie do ciebie. Wy co? O ja pierdzielę. Przynajmniej łatwo je zatrzymać. Wiesz, to wyglądało jakby jakiś goryl się wkurzył. Masz tu, tak, tak zabrałeś mi banana. Teraz ja zabiorę ci duszę. Weź drugi domek. Okej. Gdzieś słyszę... A, dobra, w molo się zaciął. Mossberg. Chodź. Ja? Tu, tak, patrz. No to brawo, jak się nazywają twórcy, nawet nie chcę wiedzieć. Ale ostatni, teraz ten najnowszy patch jest po prostu przepiękny. Że zacytuję jednego z moich takich ulubionych youtuberów, twórcy powinni zapierdalać na galerze. Za karę. Kto wie, kto to ma u mnie instant oatmeal. Fuck yeah. Trawka w domu. To jakiś dealer tam był. Mini sense. Całą podłogę sobie zasiał. Chłe. Nie bójcie się, suchary ze mną się trzymają całe życie. Jak się urodziłem, opowiedziałem pierwszego suchara. Tędy się da przejść? Nie wiem. Pewnie specjalnie zagrodzone. Ale może... da się. To po kiego wała to jest? Dla jaj. Ha. Co to tak mi świeci tam? Nie wiem właśnie. Ty kurde. Może jakiś snajper daje nam znak. Czekaj, ale na tym nie widać, nic nie widać, widać tylko jakieś takie kreski, które nie wyglądają jak światło latarki. Nie, czysto jest, dobra. No to sprint, no, nie ma co się łopie. No. Ty 9 zupek mam, kurde. Jaki kurde, ty to wszystko znalazłeś? No, jak jeszcze wcześniej graliśmy z Garethem. A, no, ty jeszcze masz ten. I został staw jeszcze wtedy. No kurde, jak teraz to stracę, to się już wnerwię. Nie martw się, jestem tutaj, by to wszystko nosić. Ale zastanawiam się, co to tak się świeci tam, to jakieś budynku, ten? Chyba. No, ale no bez jaj, że tak... tam jest światło i od Noctowi Zero tak daje. No właśnie... Która godzina, zobaczę? 23.
Jeszcze młoda godzina. No. 12 osób. Czemu ja cały czas z kataną biegam, jak tu zombie nie ma, lol? Moz, ej, swoją drogą Mozen jest na jednego strzała? Nie wiem, chyba nie. Jakiś holograf by się do tego przydał. Zombie tu leżą, lol. You know, just chilling. Nienawidzę leżących. To idziemy najpierw do... Kurde, nie wiem jak tu iść. Tak szczerze mówiąc. No bo to trochę tak... Rzadko cześć. Się tu chodzi. No. Ty, on chyba w ogóle nie ogarnął, co się dzieje, bo nawet nic się nie ruszał. Wstał i tak patrzył przed siebie, nie? Spójrz na niebo, jakie piękne. Tak. Czuję się jak w Minecrafcie. Ale nie, serio, to niebo... Boże, w Minecrafcie jest lepsze. W sensie... Te piksele. Jak widzę ten spray tych chmur, to aż mnie chyta za serce. Dobra. Te niebo dało mi raka. Naprawdę. O kurde. Dobra. Ciśnijmy do przodu. Biegniesz? Yep. To good. Wiesz, Paweł, masz fajny staw. Szkoda by było, jakby ktoś cię zastrzelił. Kurde, co to tam tak świeci? Mnie zastanawia cały czas. Wiem, że to nie jest gracz, ani żadna latarka, ale co to do... Lampa chyba w tym. Albo po prostu, nie wiem, tekstury się zbugowały czy coś. Masakra. Jup. Neshajzen. Orde ingent was unhallen. Was? Co oni tu piszą? Gib mir Schmetzermittel. Czy jakoś tak? Schmetzermittel. Ja. Wunderwaffe, czy co? Whatever. Dokładnie. So hello, lip, let. Coś tam. Wiedziałem. Tak. Ty lol. Bad. Tak, to jest kamień. Tak, to jest kamień i... A dźwięk jego jakbym chodził po wodzie. Bo to jest... W sumie nie wiem. Co to jest? To jest Warzy. To jest Warzy. Tego nie zrozumisz. Tak. Jezu, no wszystkie zombie na moonwalku. Do przodu. Michaela Jacksona słuchają i próbują naśladować, ale... Klątwa Michaela Jacksona dotknęło Infestation. Tak, ale że oglądali od tyłu całe nagranie. To coś im nie wyszło. Caption, Ain. No mów. Ostatnio tu znalazłem tą maczetę. Oh. Więc jak pan się tutaj dobrze rozejrzysz, może pan coś tu znajdziesz. No jakaś broń na dwa hity by mi się przydała. Bo z tym baseballem to ja... wiesz co znalazłem? Nie wiem, czekaj, sam chcę zobaczyć. Maskę Jasona. Tak, marzyłem o tym. Yeah. Dzięki temu będę mógł się lepiej bronić. Tak. O, ktoś notatkę zostawił albo była. Henry, the things are looking up. Six people are... Ej, pan chuj. Bla. Where are you? In your ass, you. Oh yeah. That was she said. Czy ona je podłogę, jak to asfalt? Nie, ona stoi. Przynajmniej u mnie. Ta po prawej. Nie wiem. Ona je asfalt. Może inną animację. Podbiegła do mnie. Może to losuje animację, to jeszcze lepiej człowieku, każdy widzi co innego. No, a ja się chyba zaciąłem. W sensie animacja mi się chyba zacięła. Dostałeś?
Nie. Coś gdzieś idzie. Już ujebałem. Okej. Okay. Patrz, czy ja pięknie biegnę, czy normalnie? A, normalnie. A. No to tylko mi się coś zbugowało. Tutaj jest chyba restauracja, czy albo sklep? Restauracja. To idzie, ja zobaczę. Pałka nabita kulc. Ile to hitowa broń jest? 3? Co mówisz? Jeszcze raz. Ile to hitowa broń? Pałka z kulcami, no. 3 też. No, chyba tam jakąś puszkę widzę, albo coś za sklepem, za restauracją. Puszkę za restauracją? Tutaj. Szynka. Dobra, wezmę. Bo nie mam żadnego takiego żarcia puszkowanego. W restauracji widzę wodę, więcej wody. Makaron. Woda. Soda. Zombie. Money. $40. Jo. Yeah. Rockefeller. Jup. Partnerstwo się przydaje. No. Idziemy do tego Refill Rich? Jasne. Następnym razem, jak będziecie chcieli, to opowiem kawał o ZUS-ie. Bo to już jest YouTube'owa po prostu tradycja. Dawaj. Każdy mistrz suchara musi opowiedzieć przynajmniej jeden kawał o ZUS-ie. Dawaj teraz. Biegnę. Teraz? Dawaj. Teraz to nie mam żadnego w głowie takiego, z którego można byłoby się zaśmiać. W połowie kojarzę tylko jeden, po którym ja osobiście zapłakałem ze smutku, bo to było takie żałosne. Jak? Co to było, że... A, już pamiętam, jeden śmieszny, taki w miarę spoko, że młoda para sobie leciała na wczasy, no nie? No i samolot, znaczy nie samolot, tylko pilot mówi: drodzy państwo, mamy awarię, musimy awaryjnie lądować gdzieś tam, nie? Na jakiejś wyspie, na której nikogo nie ma. No i wylądowali. Potem pilot mówi, że na tej wyspie nie ma w ogóle zasięgu, więc prawdopodobnie nikłe szanse, że ktokolwiek nas znajdzie, nie? No i tak żona taka załamana, no mąż też, ale podchodzi do tej żony i pyta się: kochanie, tak kochanie, zapłaciłaś za prąd? Tak, zapłaciłam. Za wodę? Tak. Gaz? Tak. A ZUS? Ona tak chwilę myśli: przepraszam kochanie, zapomniałam. A ona to: no to widzisz, znajdą nas. O kuźma, dobre. No akurat ten, co pamiętam, to był śmieszny, ale jeszcze po jednym po prostu aż mi się smutno zrobiło, że ktokolwiek wymyślił taki żart. Tylko już nie pamiętam jego całego, nie? O mordę, dobre. Co to jest? Czekaj. A, to jest ten Refill Rich, okej. Jup. I tu jest trochę zombie. Tu mnie raz zabiło zombie. Tu byłem. Tu zginąłem. I nie wróciłem. Może po raz pierwszy zobaczymy zombie w akcji, jak flankują. O. To nie była flanka. No. To był szczyt inteligencji. Okej, czekaj. No patrz. Loading, kogo zaatakować? Nie dziwiłbym się, jakby jeszcze skręciła, nie? Ona szła jak taki naprowadzający. Jak javelin. Tak. O, w mordę, no i teraz trzeba... Dobra, to ja lewo, ty prawo. Spotkamy się gdzieś tam. No. Oby nie... Po drugiej stronie. Ja pierdzielę, one głupio flankują. Jakie one kółka robią. No. To aż kurza za przekór. Dobra. Widzę, że też sobie dajesz radę. Gdzieś mi tu pieniądze upuścił. Jup. O Jezu, 44. Tyle wygrać. Tyle bogactwa. Zgadnij, co znalazłem. Baseball. Tak. Jeszcze pionowo stoi na beczce.
To już w ogóle pięknie wygląda. I teraz ciężko tutaj zajść, bo z każdej strony zombie. Wiesz, Pajo, swoją drogą mam nadzieję, że kogoś zabijemy. Jakiegoś gracza. Też tak myślę, ale no na razie nie w tym rejonie. No tak. A łódź szczęścia to na razie... Ja bym na razie... Którą mamy godzinę? Północ. Ja bym na razie przeczekał w ogóle noc. Na dzień, tak. I na i o poranku pójść... Swoją drogą najpierw byśmy swoją drogą, żeby jakoś, nie wiem... Też ostrożnie, żeby tego wszystkiego nie stracić, bo dokładnie. Ja po moim noktowizorze będę płakał. Choć z drugiej strony mamy, właśnie mamy noktowizory, to można... No to można też się zabawić w nocy. Ja bym powoli właśnie już szedł do Clearview, zanim się noc nie skończy. No to też fakt. Fukt. Boże, pierwszy raz nic w przyczepie kempingowej, nic nie znalazłem. Smutno. A u mnie zaraz się okaże. Okej, to jest martwe. Money. 38. Jak coś, jakiś zombie chyba... A, do mnie idzie. Chyba, że znowu zmieni zdanie. Oj, zmieni. Boże święty, te zombie teraz są takie irytujące. Juice! Juice! Fak. Tyle wygrać. Tam wszystko... O, na lewo wszystko sprawdziłeś? Ta. Dobra, to. Okej, to ktoś do ciebie. Nawet dwóch... Gdzieś babkę słyszę. Do mnie idzie. Prawdopodobnie. Bierz swoją babę. Ja już na zewnątrz czekam. Zacięła się. Słyszysz? Słyszę, jak remiksuję, no. Dubstep. Gdzieś ta dubstepowa laska. A, chodź do domku, szybko. No nie chcę biegnąć, czekaj. No dobra. Tu. Pozdro. Poćwicz. Okej. Ty tu Mozina miałeś? Tutaj? Tu jest Mozin. Ja serio? O. Tego nie zauważyłem. Ty co z tymi Mozinami? Czekaj, to ja coś drop. Mogłem większy plecak wziąć. Unload. 4T. Drop. Bierzemy pastę. Jup. Nie, pasta czy juice? Pasta czy juice? Co więcej leczy? Pasta czy... Dobra, pasta, wezmę pastę. No. Nie, pasta w ogóle nie leczy przecież, to jest makaron. A dobra, to kij już wziąłem pastę, nie chce mi się wracać. Dobra, to lecimy na Szczecin. No. Co prawda po prawie opuścimy parę domków, ale nie chce mi się tam iść. Pewnie i tak tam nic nie ma. Sam patrzymy tam military rack. Tak. 50 baseballi. Plus oczywiście, jak to, mini Saints. Tak. Tego nigdzie nie brakuje. Black Ops to Costed Mech. Feel so high. O, widzę, że nie... Co? Nieważne. No. Tak naprawdę jestem tajną opcją niemiecką, która jak to udaje, że nie znam niemieckiego. A potem znowu coś mi mryga. Ej, przez chwilę widziałem, jakby coś leciało, ale... Ale wydawało ci się. Tak. Wiesz, jakiś bóg światła miałem, taki promień leciał. Ty masz ten magazynek? No. Daj mi go. Masz. 4T. Ale nie, do M4. A to nie, to ja ci mówiłem, że nic nie mam. Niestety. A to Lipson. No, nie miałem nic akurat do M4. Wiesz, mogłem ci double barrel przynieść. A kurde, kolejna OP broń, no tak, to nie. No. Ale ty zauważaj, znaleźliśmy ile? 4 albo 5 Mozinów? No. I ani jednego Fergana. No co kleisz? To jest dziwne. O, ktoś cię pozdrawia, jaja. Yeah. O, ja. Jaja. Alo, jaja. Pajo jaja. O, ktoś przy Smallville się kręci, ale przy Smallville to na razie nie teraz. Anymore in Smallville. Właściwie to za chwilę będziemy kończyć odcinek. No. I kolejny odcinek będziemy już kontynuować w Clearview. Może uda nam się kogoś spotkać. 13 osób na serwerze, w tym jeden tug. Bandytę mamy. Ja pierdzielę. Może się uda.
Może się obłowimy. Tak, a może zginiemy. No. W każdym razie, no to żegnam się z wami w tym drugim odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Z tej strony Pajaj oraz Kabirion. Na razie. Trzymajcie się.